Wiadomo, że życie to nie tylko szkoła. Fajni znajomi, udane imprezy, modne ciuchy, gry i internet. Całe życie przed nami. Codziennie nowe pomysły i przygody. Chcemy wszystkiego spróbować. Przyszłość? Zrobimy kariery, będziemy mieli udane życie zawodowe. Jedni myślą, że do tego potrzeba dobrego wykształcenia, inni stawiają na szczęście albo spryt. Najlepiej, kiedy idzie to w parze. Ale w życiu nie chodzi tylko o pieniądze, dobry samochód, piękny dom, podróże po świecie. Jest coś, czego nie da się kupić: szczęście, miłość, przyjaźń, no i zdrowie. Jednak o nim nie myślimy, kiedy jesteśmy młodzi i nic nam nie dolega. Nie każdy planuje swoją przyszłość, nie wszyscy zastanawiają się nad tym, czym jest szczęście. Cieszymy się chwilą, chcemy żyć kolorowo. Zdarza się, że spotykamy kogoś, kto staje się dla nas ważny i przez chwilę idziemy razem. Czasem myślimy o nim, to moja druga połówka. Czasem jesteśmy zakochani. Dobrze, kiedy bycie razem oznacza troskę o bliską nam osobę, wierność, odłożenie decyzji o współżyciu seksualnym na później. Warto wymagać tego nie tylko od siebie, ale też od drugiej osoby. Życie seksualne wiąże się z odpowiedzialnymi wyborami. Warto pamiętać, że seks może prowadzić do nieplanowanej ciąży oraz zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową. Czy słyszeliście kiedyś o HPV? Czy wiecie, że około 80% aktywnych seksualnie osób może mieć kontakt z HPV? HPV to skrócona nazwa powszechnie występującego wirusa brodawczaka ludzkiego, który jest główną przyczyną powstawania raka szyjki macicy. Do zakażenia dochodzi najczęściej podczas stosunków seksualnych. Wirus łatwo przenika do komórek, przez co niebezpieczne są również inne intymne kontakty. Wirusem nie można zakazić się przez środki higieny, bieliznę, narzędzia medyczne, krew. 50% dorosłych osób w pewnym momencie swojego życia zostaje zakażonych wirusem HPV. Kobieta może zakazić się HPV od mężczyzny tak samo jak on od niej. Objawy zakażenia wirusem HPV. U większości zakażonych kobiet i mężczyzn nie ma widocznych objawów infekcji, przez co zupełnie nieświadomie mogą oni przekazywać wirusa swoim partnerom. Czasami w okolicach narządów płciowych mogą pojawić się zmiany w postaci brodawek. U kobiet wirus może przyczynić się do wystąpienia raka szyjki macicy. Nowotwór zazwyczaj rozwija się od 5 do 12 lat. Jego objawy takie jak krwawienie, upławy i ból występują dopiero pod koniec tego okresu. Leczenie raka w tym stadium jest trudne, okaleczające i nie zawsze skuteczne. Rak szyjki macicy, późno wykryty i nieleczony, może doprowadzić do śmierci nawet w młodym wieku. Każdego roku na świecie około 500 tysięcy kobiet zapada na raka szyjki macicy. Aż 300 tysięcy kobiet umiera z tego powodu. Oznacza to, że co dwie minuty jedna kobieta traci życie. Polska jest krajem o jednym z najwyższych wskaźników umieralności na raka szyjki macicy w całej Europie. W Polsce codziennie 10 kobiet dowiaduje się o swojej chorobie, a 5 umiera z tego powodu. Co zwiększa ryzyko rozwoju raka szyjki macicy? Przetrwała infekcja wywołana wirusem HPV? Liczni partnerzy seksualni, ponieważ każda zmiana partnera zwiększa ryzyko zakażenia HPV? Partner z przeszłością seksualną. Rozpoczęcie współżycia seksualnego w młodym wieku, palenie tytoniu, brak wiedzy o raku i stadiach przedrakowych oraz możliwościach profilaktyki, ignorowanie objawów i wstyd przed zgłoszeniem się do lekarza. Jak się chronić? Wszystko zależy tylko od nas i naszych decyzji. Mając wiedzę o HPV, możemy być bardziej świadomi i unikać ryzyka. Zapobiegamy, by nie musieć się leczyć. Szczepienia to jeden ze sposobów na uchronienie się przed groźnymi typami wirusa HPV. Regularne wizyty u ginekologa oraz poddawanie się przynajmniej raz na trzy lata badaniom cytologicznym pozwalają na wczesne wykrycie niepokojących zmian. Leczenie we wczesnym stadium jest skuteczne i nie okalecza. Rak, szyjki macicy i wywołujący go wirus HPV to problem, który może dotyczyć także ciebie i twojej rodziny. Stracić można wiele. A tak mało potrzeba, żeby uniknąć zagrożenia. Wybierz życie. Pierwszy krok. Dowiedz się więcej. Wejdź na www.pierwszykrok.edu.pl